przypadek na terenie przekopu, jeżeli mieszkamy w Wrocławiu, to nie jestem kierownikiem budowy. Jeden z pracowników w wypadku pomocnika użytkowego. Dobra, jest łamanie otwarte. Zabezpieczamy. Czekamy teraz tutaj jeszcze na tą jedną nafabkę, żeby dostać się do tej osoby, która znajduje się w podnośniku kilkosowym odbiorze. Słuchaj, nie ma nasadki dodatkowej. Nie ma nasadki dodatkowej. Musicie sobie poradzić z tym, co jest. Próbujcie to może... Dzięki uprzejmości firmy NDI mieliśmy możliwość zorganizowania ćwiczeń polegającej na działaniach z zakresu ratownictwa wysokościowego. I scenariuszem ćwiczeń była ewakuacja pracowników, którzy ulegli wypadkowi na dnie śluzy wodnej przekopu Mierzei Wiślanej. Pierwsze siły i środki, które przybyły na miejsce zdarzenia, stwierdziły, że nie są w stanie przy pomocy sprzętu, jakim dysponują, bezpiecznie ewakuować pracowników. Z tego tytułu zaszła potrzeba zadysponowania specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, która po przybyciu na miejsce zdarzenia przy wykorzystaniu technik linowych dotarła do poszkodowanego i przeprowadziła bezpieczną ewakuację. Zaprosiliśmy kilka jednostek straży pożarnych po to, aby zostało przećwiczone, przeszkolone, udoskonalone właśnie sposób ewakuacji poszkodowanego z dna śluzy w czasie takiego wypadku pożarowanego. Cieszę się z tego powodu, że mogliśmy przeprowadzić właśnie te szkolenia i wierzę, że te szkolenia zakończą się jedynie na szkoleniu, a nie w faktycznym wypadku, gdzie będzie to potrzebne realnie.